No cześć, witajcie. Dzisiaj wymienimy sobie klocki hamulcowe Nissan Qashqai J11 2018 rok. Przód. Tutaj mam nowe klocuszki. Trzebi. Tyle z mięska. Tutaj jest mało mięsa. Trzeba to wymienić. Oczywiście ściągamy koło. I teraz tak. Tutaj te dwie śruby sobie popuścimy. Kluczyk 14. Nie będę ściągał tego jarzma, tylko sobie delikatnie to podniosę. Popsikamy sobie. Dobra, damy chwilę, żeby WD-40 zadziałało. Odkręcam tą dolną śrubę, podniosę sobie to jarzmo. No i wymienimy klocki. A druga sprawa, odkręcamy sobie tutaj ten zbiorniczek od płynu hamulcowego. Także jak będziemy wciskać tłoczek hamulcowy, żeby ten płyn sobie tutaj ewentualnie wychodził, żeby nie było jakiegoś tam podciśnienia. No i dobra, jeszcze moment i zaraz odkręcamy sobie tutaj te dwie śruby. Bierzemy sobie grzechotkę. Wygodna. A, sprawa. Tutaj puściło to zaraz. Też ta śruba dolna puściła. Dobra, tą górną sobie popuszczam tylko. I... Aha, dobra. Zanim podniosę to jarzmo, wcisnę sobie. O, popatrzcie, jak ładnie wchodzi tutaj tłoczek. Wcisnę sobie klocki. Dobra, tłoczek. O, jak widać, wszedł do zera. Także luks. Zobaczymy teraz tutaj. No popatrzcie, widzicie? Poziom płynu hamulcowego podniósł się. No i dobra, i teraz sobie delikatnie podnoszę. O, proszę. To jarzmo. Klocuszki mamy tutaj na wierzchu. Zaraz je sobie wyciągniemy. Tutaj trzeba uważać tylko na te sprężynki, żeby to nie wyleciało. Także jedna strona. Teraz popatrzcie, to jest ta strona. Patrzcie, ile tu jest mięsa, a tutaj już był goły klocek. Dobra, odłożę kamerkę i delikatnie wyciągnę tą drugą stronę. No tutaj jest jeszcze taka blaszka, tą blaszkę trzeba założyć na klocek. No teraz popatrzcie, tutaj ten drugi klocek został wyciągnięty i teraz tą blaszkę musimy sobie tutaj ładnie wcisnąć i zakładamy nowe klocki.
Jeszcze tutaj przeczyścimy sobie delikatnie te jarzma. Wejście na klocki. Tutaj jest w miarę zdrowo, ponieważ samochód jest dosyć świeży. No i super. I klocki mam na miejscu. Tutaj te sprężynki zabezpieczające są na zewnątrz, ale niestety popatrzcie, to jarzmo nie chce mi się zamknąć. Nie będę tego upychał na siłę, także tutaj muszę ten tłoczek wkręcić jeszcze troszkę. Na szczęście mam tutaj taki zestaw do wkręcania tłoczków. Zaraz sobie to robimy i skręcamy. No i popatrzcie, tutaj zestaw zamontowany i teraz wkręcam sobie delikatnie i ten tłoczek jeszcze, mam nadzieję, że to widać, jeszcze delikatnie się tam chowie. W zasadzie to nie powinno się kręcić, ale schował się ten tłoczek, także myślę, że teraz już będzie ok. Opuszczę to sobie to. No udało się i teraz popatrzcie, jak ładnie tutaj to jarzmo wchodzi na klocki. No, tylko musimy sobie podnieść tą blaszkę. O, proszę bardzo. Wszystko elegancko spasowało. Teraz śruba. I skręcamy sobie to w całość. No i mamy to skręcone na gotowo. Teraz słuchajcie, nadmiar tego płynu tutaj hamulcowego wybiorę sobie strzykawką. Patrzcie. Jeszcze trochę będzie trzeba wybrać, no ale chodzi o to, żeby nie było tego za dużo, żeby tutaj coś mi nie wywaliło. Dobra, jeszcze jedna strzykaweczka do wybrania, no i skręcamy koło. Koło mamy już zakręcone, teraz podnoszę delikatnie jeszcze samochód, tak żeby wyciągnąć koziołek. Dobra, mamy to i opuszczamy. I opuszczam podnośnik. To stoi już na kołach, także teraz nie zapomnijcie jeszcze parę razy tutaj nacisnąć hamulec, o, tak żeby to się wszystko ułożyło. No, jest super twardy jak skała. Ładnie tutaj wszystko doszło.
No i co, dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że filmik, porada Wam się podobały. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.